Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, alarmuje. Co dziesiąte dziecko na świecie cierpi z powodu otyłości, ale polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ja powiedziałam, proszę Państwa, cierpi z powodu otyłości, bo to są cierpienia. Tak naprawdę otyłość to nie jest nadmierny, nikomu nieszkodzący tłuszczyk. To, proszę Państwa, wielonarządowa choroba, która prowadzi do wielu innych schorzeń, a nawet do niepełnosprawności czy problemów psychicznych. Katarzyna Sutnik, Żyj Zdrowiej, zapraszam na program. Nerw trójdzielny jest nerwem przewodzącym bodźce czuciowe twarzy i głowy. Jego zapalenie, uszkodzenie powoduje u pacjenta nieprawdopodobne bóle. Bóle, które trwają od kilku sekund, nawet do dwóch minut i przypominają rażenie prądem. Nie bez powodu neuralgia trójdzielna nerwu twarzowego nazywana była chorobą samobójców, bo kiedyś właśnie takie próby próbowali pacjenci, nie mogąc znaleźć pomocy u lekarzy. Teraz taka pomoc oczywiście jest, metod leczenia jest bardzo dużo, nie tylko farmakologicznych, ale także operacyjnych. Takie operacje przeprowadzane są w szpitalu wojskowym we Wrocławiu i co ważne, przynoszą prawie natychmiastowy efekt. Zapraszam na salę. Na sali operacyjnej już od godziny do zabiegu przygotowywana jest pacjentka. Chora cierpi z powodu rwy twarzowej od lat i na zabieg zdecydowała się tak szybko, jak tylko lekarz zaproponował tę metodę leczenia. Pacjentka wiązała ogromne nadzieje z zabiegiem i żeśmy ustaliły, że tak jak zasnęła uśmiechnięta, obudzi się uśmiechnięta i szybko, miejmy nadzieję, zapomni i o tym, co ją wcześniej spotkało, o dolegliwościach i o nas tutaj. W tego typu zabiegach bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie chorego. Lekarz wykonuje nacięcie za uchem, dobrze wie w jakim miejscu po pacjentce wielokrotnie wykonywano specjalistyczne badania. Nerw twarzowy w mózgu, tuż przed wejściem do pnia mózgu, krzyżuje się z tętnicą, która przez kilkadziesiąt lat, pacjentka ma ponad 70 lat, uderzał w nerw, powodował zmianę jego struktury i w tej chwili, znaczy nie w tej chwili, bo to te dolegliwości u niej są od wielu lat, powoduje napady neuralgii. Doktor Czapiga zaproponował pacjentce zabieg, którego wielu pacjentów się obawia. Często wolą cierpieć latami, niż zdecydować się na operację mózgu, ale lekarz uspokaja. Operacja z kraniotomią w tylnej jamie czaszki, tam gdzie znajdują się najważniejsze struktury odpowiedzialne za życie, w związku z czym nerwy czaszkowe, których uszkodzenie, porażenie powoduje widoczne, bardzo poważne konsekwencje. Dlatego okolica, w której się poruszamy, jest taka trudna. Ale doświadczony chirurg nie ma z tym na ogół problemu i do tej pory nie przypominam sobie jakichś większych komplikacji po przeprowadzeniu tej procedury. Zabieg odbywa się przy pomocy specjalnego mikroskopu. Pole operacyjne ma zaledwie 4-5 mm, stąd konieczne jest wielokrotne powiększenie obrazu. Tutaj jest coś, co mi się nie podoba, czyli ta tętnica. Prawdopodobnie ona jest odpowiedzialna za ten cały ból. Dobra, ja bym mógł zamknąć tą żyłę i nie wiem, czy tak się nie skończy, ale na razie nie będę tego robił. Tym razem lekarz zdecydował o założeniu specjalnej protezy, która będzie izolować nerw twarzowy i tym samym skończą się ataki bólu pacjentki. Efekt takiego zabiegu jest natychmiastowy. To leczenie jest leczeniem przyczynowym i w tej postaci neuralgii daje naprawdę dobre wyniki. A jak się zobaczy pacjenta, który nie dowierza nawet, że już tych napadów nie ma, to satysfakcja rzeczywiście jest duża. Przychodzi nagle, na ogół bez ostrzeżenia, zabija lub potrafi uczynić życie koszmarem. Udar mózgu to najpoważniejsza choroba naczyniowa mózgu, trzecia w kolejności przyczyna zgonów pacjentów do 40 roku życia. Nie jesteśmy jednak całkowicie bezradni. Jeśli pomoc specjalistyczna przyjdzie bardzo szybko, w odpowiednim czasie, to pacjent ma szansę wrócić nawet do pełnej sprawności. Ale trzeba wiedzieć, jakie sygnały są niepokojące, jak szybko i w jaki sposób trzeba pacjentowi udzielić tej specjalistycznej pomocy. Udar to nagła utrata funkcji mózgu albo w wyniku niedokrwienia, albo z powodu wylewu krwi. Wtedy pojawiają się pierwsze niepokojące sygnały, których nie można bagatelizować. Może to być opadnięcie ust, to może być zaburzenie widzenia, to mogą być zaburzenia mowy, niewyraźna mowa, to może być osłabienie siły kończyn po jednej stronie, czasem się zdarza, że po obu naraz, zaburzenia czucia, niezborność, czyli taka niezgrabność, chód na szerokiej podstawie, zawroty głowy.
Nigdy nie powinniśmy lekceważyć takich objawów, one same nie znikną, a potem może być za późno na skuteczną pomoc choremu. Kiedy te objawy zostaną zbagatelizowane, być może zmiany będą już nieodwracalne i ten powrót będzie bardzo ciężki. Dlatego chcemy, żeby po prostu każdy Polak wiedział, jak u siebie rozpoznać udar bądź u kogoś najbliższego. Doskonale wie o tym pani Liliana i jej znajomi. Dwie koleżanki udzieliły pomocy osobom, które rozpoznały udar i udzieliły szybkiej pomocy. Gdyby nie ich szybka reakcja i świadomość tego, że tylko taka natychmiastowa reakcja może uratować komuś życie, to byłoby tragicznie. Czas w przypadku rozpoznania udaru ma kolosalne znaczenie. W przypadku niedokrwiennych udarów mózgu to tak zwana złota godzina, czyli około 4,5 godziny. Pamiętajmy, że tylko 20% będzie miało przemijające niedokrwienie. Większość z nich tak naprawdę dostanie od razu udaru. W związku z tym w momencie, jak się pacjent pojawia w udziale udarowym, to stosujemy leczenie. Jeśli pacjent się zakwalifikuje, mamy do dyspozycji dla pacjentów z udarem niedokrwiennym trombolizę i trombektomię mechaniczną, ale są to procedury, które mogą być zastosowane maksymalnie do 6 godzin od początku objawów. A więc nie czekamy, dzwonimy. Po tym czasie zmiany są najczęściej nieodwracalne. Pacjenci mogą być sparaliżowani i ich powrót do sprawności może być trudny lub wręcz niemożliwy, ale udar może też zabić. Mimo naszych starań i udoskonaleń, udar dalej pozostaje trzecią najczęstszą przyczyną zgonu w krajach europejskich i pierwszą przyczyną niepełnosprawności, i to dosyć poważnej. Więc udar potrafi zabić. Jeśli chodzi o udar niedokrwienny, to mamy śmiertelność około 15-20%. Jeśli chodzi o udar krwotoczny, dochodzi do 40%. Jeśli specjalistyczna pomoc dotrze do chorego szybko, jest szansa na powrót do zdrowej sprawności. Do prawidłowego rozpoznania konieczny jest nowoczesny sprzęt, tomograf, rezonans i zespół specjalistów, ale nie mniej ważna jest profilaktyka. Jest to choroba, która może prowadzić do śmierci, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie i chcemy właśnie informować, stąd te akcje takie związane z promocją i profilaktyką zdrowotną. Promocją, ponieważ to jest skierowana do grupy osób jeszcze zdrowych, edukujemy, jak unikać tych czynników ryzyka, ale też z profilaktyką u tych osób, które są już w tych grupach ryzyka, co robić, żeby tego udaru po prostu uniknąć. Ponad 50% czynników, które wpływają na nasze zdrowie, to są czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które mamy wpływ. To jest aktywność fizyczna, to jest nasza dieta, to jest to, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol. W pierwszej kolejności musimy pamiętać o stylu życia, a więc ruch umiarkowany, a więc masa ciała skontrolowana, a więc używki odstawione, czyli nie palimy papierosów, unikamy narkotyków. I to jest podstawowe działanie, jakie trzeba zastosować, a ponadto, jeśli już dojdzie do rozwinięcia chorób różnych z kręgu chorób naczyniowych, typu nadciśnienie, cukrzyca, to musimy po prostu te choroby trzymać w ryzach pod kontrolą, regularnie się monitorować, kontrolować, celem zmniejszenia ryzyka udaru mózgu. Doskonale to rozumie pani Grażyna. Jest po dwóch obrzękach płuc, ma wszczepiony rozrusznik. Musi o siebie dbać. Jestem na lekach, na diecie, także waga moja w tej chwili 64 kg, ważyłam 75. To jest ogrom. Znaczy pracy. Pracę po prostu się podporządkowuje, co mi mój lekarz, który prowadzący mi zaleca, no bo by nie było sensu leczyć się bez leków i bez wskazówek lekarza. Codziennie na świecie umiera wiele osób, czekając na przeszczep organu. Życie mogłaby im uratować transplantacja. Lekarze wykonują bardzo skomplikowane zabiegi, przeszczepiając m.in. serce, płuca, nerki, rogówkę, komórki macierzyste, ale muszą mieć dawcę żywego lub zmarłego. Dlatego po śmierci, proszę Państwa, nie warto zabierać organów do ziemi, bo one tu, na ziemi, są potrzebne tym, którzy żyją. Jeden dawca może uratować życie nawet 7 osobom. W przypadkach, kiedy mówimy o skrajnej niewydolności narządu, często jedyną formą leczenia jest przeszczepienie niewydolnego narządu. A żeby tak się stało, możemy mówić o transplantacji do osób żywych, w przypadku nerki czy fragmentów wątroby, a w przypadku innych organów o transplantacji do osób zmarłych. Na listach oczekujących na przeszczep narządów tysiące pacjentów, najwięcej chętnych na nerki, płuca i serce. Wielu szczęśliwców już wie, co oznacza przeszczep. Żyję. O, gdyby nie przeszczep, już by mnie nie było pewnie. W
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w ciągu niespełna 3 lat lekarze wykonali prawie 100 przeszczepów serca. Ja byłem szykowany do innego zabiegu, a po godzinie się dowiedziałem, że będę miał przeszczep serca. No i to się odbyło we wtorek 3 stycznia. W zeszłym roku w ciągu jednego tygodnia kardiochirurdzy przeszczepiali serca nawet 2 pacjentom. To ewenement, bo znaleźć i dobrać organ dawcy do biorcy jest bardzo trudno. Doktor Roman Przybylski jest najbardziej doświadczonym kardiochirurgiem w Polsce. Te operacje były dla niego 301 i 302 przeszczepem serca, które wykonał. Nie ma łatwiejszych i trudniejszych. Z pozoru łatwy przeszczep może skończyć się tak zwaną pierwotną niewydolnością przeszczepionego serca, wspomaganiem krążenia i powikłaniami z tym związanymi. Każdy wymaga szczególnej uwagi i pełnego skupienia całego dużego zespołu. Dziś wygląda to rzeczywiście bardzo dobrze. No i jestem spokojny, bo wiem, że mam ze sobą kolegę, który jest bardzo doświadczony. Gdybym sam miał mieć robiony przeszczep, a zawsze staram się i mówię to, oferować pacjentom to, co sam chciałbym mieć zrobione, bo jestem, nieskromnie powiem, jedynym praktykującym chirurgiem, który jest po operacji kardiochirurgicznej, więc znam to z obu stron. Pan Paweł już dzień po operacji czuł się bardzo dobrze. Chciałbym im podziękować przede wszystkim za uratowanie mi życia i za to wsparcie, które dają dziennie. Dziennie każdy, czy pan profesor Zaguczyński, czy pan Przybylski, przychodzą do mnie i się pytają, jak się czuję. Pan Paweł liczy na to, że na święta wielkanocne wróci do domu, bo bardzo tęskni za bliskimi. Chciałbym zobaczyć dzieci przede wszystkim, rodzinę. To jest dla mnie najważniejsze. I moich przyjaciół, którzy bardzo mnie wspierali w tym ciężkim momencie. Ciężko mi o tym gadać jeszcze, bo to nie wiadomo, co powiedzieć. Dar od losu. To jest... Przepraszam. Dla mnie to jest trafienie w 6 albo jackpota. Może na troszkę więcej. Bo lekarze mi przedłużyli te życie, chociaż nie wiem o ile, ale przedłużone mam. No. Ale przeszczepy to nie tylko serce. Pani Edyta miała wiosną kilka infekcji, źle się czuła, wykonała badania krwi. Wyniki okazały się być złe. Trafiłam do rejonowego szpitala. Z rejonowego szpitala przewieźli mnie tutaj do Wrocławia na hematologię. No i tak to wszystko się zaczęło. Potwierdziliśmy tutaj, że jest to białaczka. No i zaczęliśmy się leczyć. Kilka cykli chemioterapii i najważniejsze, przeszczep szpiku. To jest procedura ciągle ratująca życie. Owszem, rzeczywiście jesteśmy w obliczu dużych zmian, jeżeli chodzi o terapie komórkowe w ogóle. Natomiast ciągle, zwłaszcza w przypadku rozrostów mieloidalnych, przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest procedurą ratującą życie. Staramy się, aby te nasze działania były ukierunkowane jak na zabezpieczenie jak największej ilości pacjentów. Dlatego te działania są tak kierowane, aby byli objęci po prostu specjalistyczną opieką, przygotowani do transplantacji, bo wiemy, że u tych pacjentów transplantacja znaczy życie. W Polsce można pobierać narządy w 388 szpitalach, czyli we wszystkich placówkach, w których jest oddział intensywnej opieki medycznej i blok operacyjny, ale tylko co trzeci szpital zgłasza potencjalnych zmarłych dawców. W Polsce jest prawo domniemanej zgody, czyli, żeby łatwiej to powiedzieć, każdy z nas jest potencjalnym dawcą. My za życia możemy wyrazić swój sprzeciw w 3 formach. Możemy to zgłosić do Centralnego Rejestru Sprzeciwu za pośrednictwem poltransplantu. Możemy wyrazić to w obecności 2 osób, 2 świadków lub spisać to i umieścić w takim miejscu, aby w przypadku naszej śmierci nasi bliscy mieli do tego dostęp. Natomiast jeśli mówimy o tym oświadczeniu woli, to ułatwia. Natomiast naprawdę najłatwiejszym ułatwieniem jest rozmowa z bliskimi. Jeżeli nasi bliscy wiedzą, jaka jest nasza wola, bo tak naprawdę to w momencie, kiedy rozmawiamy z bliskimi o autoryzacji pobrania, to my chcemy się dowiedzieć, jaka była wola zmarłego. Nie to, co rodzina myśli, co by rodzina chciała, tylko my chcemy uszanować wolę osoby zmarłej. Jeżeli ta osoba za życia nie wyraziła sprzeciwu, to znaczy, że chciała oddać te narządy do transplantacji i pomóc komuś innemu, ponieważ po śmierci nam te narządy już do niczego nie pomogą, nie przysłużą się, a jeden taki dawca może uratować 6 ludzkich istnień. Także jest to naprawdę bardzo ważne, dlatego trzeba rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Ja jako biorca, tak, ja mogłabym powiedzieć, że no nie mają się czego bać, tak? Przecież to nie boli, zarówno dawstwo szpiku nie boli, no jak myślę, że dawstwo organów
no później już też nie boli. Na co dzień mam kontakt z takimi pacjentami i zawsze w dniu przeszczepu właśnie widać wielkie szczęście i w oczach, i często też rozmawiają z rodziną, więc mamy kontakt telefoniczny, robią zdjęcia sobie, jest to dla nich po prostu wielki dzień, wielka szansa i często nawet mówią, że to są ich drugie urodziny. Pani Bernarda o białaczce dowiedziała się w lipcu. Teraz będzie niby druga konsolidacja po chemii, no a później zobaczymy. Prawdopodobnie przeszczep szpiku, no jak wszystko dobrze pójdzie. Czeka pani na ten przeszczep? No czekam, czyli każdy chce żyć, tak? Wrócić do domu i do dzieci. Magdalena Łodygowska jest studentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. O swojej chorobie dowiedziała się 3 lata temu, w wakacje. Zaczęło się niewinnie od bólu żołądka. Diagnozowanie trwało bardzo długo, praktycznie 2 miesiące. No i wtedy usłyszałam diagnozę ostra białaczka limfoblastyczna. No i co wiązało się z potrzebą szukania dawcy szpiku, bo tylko to było metodą na 100% wyleczenie się z tej choroby. I tu zaczęły się problemy, bo znalezienie potencjalnego dawcy nie było łatwe. Zapisałam się do Fundacji DKMS jako osoba, która potrzebuje dawcy. Niestety okazało się, że dawców dla mnie nie ma też 100% w bazie i ostatecznym dawcą został mój brat. Miałam też znajomych z tego oddziału onkologicznego, których życie było uratowane dzięki przeszczepowi od dawcy niespokrewnionego. I no wszyscy, którzy tam byliśmy, szukaliśmy tych dawców, potrzebowaliśmy ich. I to jest naprawdę realna szansa na uratowanie czyjegoś życia. Ola Bereźnicka studiuje matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim. 2 lata temu, w 2021 roku, została dawcą szpiku. Ja się zarejestrowałam zaraz po 18 urodzinach i około 3 miesiące później dostałam telefon, że jest osoba, która potrzebuje mojego szpiku. Już dostałam informację zwrotną, ponieważ minęły 2 lata, o tym, że przeszczep się przyjął. Jak siedziałam już na pobraniu, ponieważ to trwa około 4 godzin, otoczyłam taką wielką radość i nawet nie wiem do końca, jak to opisać, ale takie wewnętrzne szczęście, że no, mogę komuś pomóc. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc wielu pacjentom, ponieważ no, mówimy 99. Myślimy, że 99 nie każdy zabieg się uda, nie każdego możemy uratować. Czasem po prostu ta transplantacja przychodzi za późno, za długo te osoby czekały na ten przeszczep. Natomiast bardzo nas to cieszy, jak ci pacjenci do nas wracają w pełni zdrowia, w pełni siły, z radością, z rodzinami i mogą takie zwykłe dziękuję powiedzieć od siebie za ten wysiłek i ogrom pracy całego zespołu. Wydział Zdrowia Urzędu Miasta planuje wspierać ideę transplantacji narządów. Najważniejsza jest edukacja i informacja. To jest taki dar niesamowity, który możemy dać innej osobie. Będziemy starali się w komunikacji miejskiej i na innych naszych nośnikach miejskich. Będziemy starali się też wchodzić do szkół, żeby młode osoby edukować w tym zakresie. Faktycznie rozmawiam z tą młodzieżą, ponieważ jest duża nieświadomość. Nie znają podstaw prawnych, nie wiedzą tak naprawdę, czym jest w ogóle ta transplantacja, bo jak mogą podjąć decyzję, jeżeli nie wiedzą, z czym to się wiąże, więc powinno być coraz więcej takich kampanii, rozmów, jeżeli chcemy, aby tych osób na liście oczekujących ubywało, ale ubywało nie z powodu, że nie doczekali, tylko żeby to było jednak z happy endem. Lekarze podkreślają, przyczyny otyłości są dobrze znane. To najczęściej niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, mała ilość snu i stres. Stres często zajadany, co w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej wprost prowadzi do otyłości. Na tę chorobę cierpi już w Polsce co 3 mężczyzna i co 4 kobieta. Do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej trafiają już 6-letnie dzieci, które cierpią na otyłość. W tym programie to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne Żyj Zdrowiej. Do zobaczenia.